Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Godic 2 Kroniki Mertany, Archolos. Moi drodzy, czemu ja tak dziwnie chodzę? Marvin, możesz przestać? Czemu mi się kroczki odblokowały? O, dziękuję bardzo. Witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Dzisiaj, moi drodzy, zaczynamy od kanałów. Jest to kolejny odcinek bonusowy z Kronik Mertany. Myślę, że... Okej, to są tylko ciała aligatorów, dobra. Myślę, że sobie zarzucimy za chwilę zwój światła. Ponieważ będzie nam tutaj zdecydowanie z nim wygodniej. Tylko sobie poszukamy jakiegoś zwoju światełka. Muszę mieć jakieś światło, oczywiście, że mam. Ach, znów nie mam many. No cóż, tak bywa czasami. A propos, te projekty moglibyśmy sobie przeczytać, ale to może później. Teraz chwilowo zajmijmy się kanałami. To miejsce jest dosyć creepy oczywiście. Natomiast bywa i tak. 7 pod 8 mam aż światło. Dlaczego będzie nam wygodniej ze światłem? Ponieważ, no, zapewne się domyślacie. Chodzi o to, że będziemy tutaj dużo mobów bić. Więc przydałoby się mieć dostęp do kuszy bezproblemowe. Dobrze, jesteśmy na dole. Tutaj nic raczej nam nie zagraża. Możemy dla pewności się przejść tutaj, natomiast no tutaj mamy zaułek. Tutaj chyba jak pójdziemy... Właśnie, też mapę kanału bym sobie od razu odpaliła, żeby nam się pokazała pod M. Mapa kanałów. Tak, tutaj chyba też był ślepy zaułek. Albo i nie. Jak... Ach, wiem już jak to jest. Tutaj właśnie nie jest ślepy zaułek, tylko po drugiej stronie. Chyba tam, gdzie te nietoperze. Wielki nietoperz. Ja powinnam już nie móc trafić z tej odległości chyba. Albo jeszcze nie. Pięknie, trafiłam w jednego. Drugiego też. Raczej bełtów mam sporo, więc nie powinniśmy się niepokoić. Jest tutaj sporo ciał. I dziwne dźwięki. Tak, i tutaj jest właśnie ta ślepa jedna z uliczek. Po drugiej stronie możemy wejść na drugą stronę, ale to właśnie o to chodzi. Jezus kochany. Ale creepy miejsce. Właśnie chodzi o to, że nie jesteśmy w stanie się dostać wszędzie. Idąc jedną stroną kanałów. Możemy się dostać idąc na przykład inną stroną. Czyli na przykład innym wejściem. Ła, się dałam naprawdę uderzyć temu aligatorowi. Wielki nietoperz, tak właśnie coś słyszałam. Trochę szkoda, że nic z nich nie ma. Natomiast no bywa. Okej, czysty pergamin. Zastanawiam się, jak my musimy tutaj chodzić. Okej, to zrobimy kółko takie, można powiedzieć. Wielki nietoperz. Kolejny aligator. Gdzie mi tego aligatora wykryło? Tu? O, fucken. A jak sobie radzę z takim nietoperzem? Dobra, nie najgorzej. To chyba bezkryta w ogóle. Chyba jednak wolę strzelać do tego gówna. No. Trafię? Tu ten jeden gdzieś mi się... Krwiożerca to jest, okej. To są nasze listy gończe oczywiście. O, matko, lejesz bardziej niż bym chciała. Ten krwiożerca to chyba nawiązanie do jakiegoś wampira mamy.
Okej, okay, aligator jest tam. Niczego tu nie znam. A my mamy kolejny list gończy wykonany. No dobra. O kurna, tu jest Fulko. Nie wiem, czy go pamiętacie. Nie rozumiem. Mieliśmy tylko przenosić skrzynię ze statku. Przecież to ich. No, nie za ciekawie jest. Jezu, te kanały są straszne. Słyszę. Where? Cześć, pan wielki nietoperz. Albo dwa są, dobra. No, dawaj. A trzy jednak. Spoko w sumie. Tutaj jest też ta plaga szczurów oczywiście. Pierścień kamiennej skóry, złoto oraz kiepski krótki miecz. No nie za wiele. Ogólnie tutaj nie ma raczej żadnych itemów w tym miejscu. Bardziej możemy się spodziewać innych rzeczy. Czyli właśnie takich ciał. I w ciałach coś znaleźć. Nie mogę tutaj skakać. To niedobrze. A tutaj coś było? Bo już się... Nietoperze są tutaj. Cześć, pan wielki nietoperz. Cześć, drugi wielki nietoperzu. Dobra. O, fuck, dobra, zgasła mi... Kurde, ale wiecie co, z tą pochodnią to więcej widać. Mikstura odnowy życia. Laga. I jeszcze jedna laga. Więcej lag. Co jest? No dobra, spoko. I zupa ze starego chleba. I nie tylko. Wiecie co, ja mimo wszystko chyba wolę jednak schodzić z pochodnią. No i dobrze, i tutaj mamy to odnogę z głowy. Jak to wyglądało na mapie? Ej, tej odnogi nie ma na mapie. O kuźwa, tutaj niektórych rzeczy nie ma na mapie. Dobra, zróbmy jakiś F5. Tutaj się kręcił jakiś aligator. Widziałam. Cześć, pan aligator. Wiecie, ten krzyk kobiety był najgorszy. To jakieś szczury niby miały być w tych kanałach, ale może to od innej strony. Nie, nie szczury. Szczury. Szczury i ci bandyci jacyś pieprzeni. No nie wiem, za dużo tego wszystkiego tu jest. Łatwo jest się pogubić w tym miejscu. Okej. Okay. A ty, panie nietoperz, to masz jakiś... Wielki nietoperz. No ja wiem, panie wielki nietoperz, coś tu było zbagowane bardzo. Się nie obudził. Okej, okay, i czy myśmy zrobili jakieś kółko, czy nie za bardzo? Tak, no tutaj możemy się przejść tym korytarzem. No i będziemy na miejscu. Dobra, czyli zrobiliśmy kółeczko. Czyli tak, możemy teraz iść na lewo, albo iść na wprost. Okej, okay, najlogiczniej byłoby iść na wprost, chociaż tutaj też jest dosyć... Aha, dobra, w ten sposób. Chodźmy najpierw na wprost. Cześć, pan wielki nietoperz, kolejny. No, halo. Dobrze, że mam bełty, wiecie? Byłoby nie za ciekawie, jakbym ich nie miała. Ożeż cholera. Znowu te krzyki jakiejś kobiety. To nie brzmi dobrze, naprawdę. To brzmi tragicznie. I szczerze mówiąc, w tych słuchawkach to brzmi bardzo głośno. Teraz lewo, prawo. Okej, okay, to jest tak, czyli najpierw na lewo. Olbrzymi, chory szczur. O, fucken, dobra. O, fuck me. O, żeż w dupę, dobra, F9. O, fuck. No faktycznie, chore szczury. Gdzie ja się zapisałam? Nie wiem. No pierdolicie, że przed tym aligatorem.
Naprawdę? Nie zapisałam się? Jestem jakaś głupia, czy o co chodzi? Te chore szczury to jest jakaś tragedia. W ogóle dużo w tych kanałach teraz się świństwa narobiło. Wcześniej tego nie było tyle. Nie wiem, czy wy też to zauważyliście. Oh, shit. Znowu będę ten krzyk kobiety słyszała drugi raz. Dobra, teraz już wiemy, jak iść przynajmniej. Tutaj jest ten... nietoperz. Przynajmniej jeden list gończy już mamy zrobiony. Oh, fuck. Dobra, bo się pogubiłam. Lewo czy prawo? Okej, okay, tutaj... jest kolejny wielki nietoperz. Jak ja idę? Dobrze idę? No w sumie to tak. No właśnie, znowu ta kobieta. Tutaj musimy... Jezus. Laska, przestań już drzeć ryjec. Ej, masakra po prostu. Okej, okay, te szczury były po tej stronie. Odpaliłabym sobie światło. I dobrze by było z kuszy je zabić, te szczury. Cześć pan chory. O matko, to z kuszy to się tak nie da. Fuck. O, jeszcze jeden. To gryzie i mnie te opary. Uff. Skóra chorego szczura. Jeszcze to mogę komuś sprzedać. One wyglądają tragicznie. Dobra. Ale załatwione w sumie. Chociaż tyle. Teraz aligator. Czy coś w tych kanałach jeszcze żyje? No tak. Powinien tutaj... Ci bandyci powinni jeszcze być, ale oni stoją przy tych windach. Tutaj jest jakaś ta chyba. Jedno z wyjść. O. Paskudny robal. Masz dla ciebie. Cóż, dzięki. Okej, okay, spoko. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. A to ciekawe, jakiś kluczyk, tak? Dobra. Czyli gdzie jest? Teraz jestem? W jakim miejscu? Tutaj. Się zagalopowałam trochę, chyba. Ale tutaj i tak jest ślepa uliczka. Dobra, te chore szczury. A jak pójdę na wprost, to się wrócę, tak? Tak. Tu może być parę jakichś jeszcze... nietoparzy na przykład. Dużo tego cholerstwa, musicie przyznać. Ja naprawdę polecam, jeżeli ktoś... naprawdę gratuluję, jeżeli ktoś przyszedł kanałami do miasta. Dobra, tu jest tylko aligator. Marvin, co to miało być? Okej, okay, tutaj też jakieś zwłoki. Spoko. Dobra, czyli tutaj się wrócę, rozumiem. Ale chyba warto będzie. Okej, tu jest kolejny aligator. Pięknie, kolejny poziom. Okej, nic mi nie pokazuje. Aha, bo tutaj też jest ślepa uliczka, dobra. Okej, i tutaj jakbyśmy poszli na wprost, to wrócimy tam już, gdzie byliśmy. Tak, czyli na to rozdroże. Okej, to teraz idziemy na wprost. To miejsce jest tragiczne, naprawdę. I teraz możemy iść lewo-prawo. Tutaj już byłam, no nie?
Chociaż nie, bo ty były te... Tak, tutaj już byliśmy. Także będziemy szli teraz w drugą stronę. Czyli tutaj. Ściekowy truteń. Serio? Kiedyś? Dzisiaj? Dużo was tutaj. Żaboluć jest na górze? Jakim niby cudem? Nie mam pojęcia. Ale tak, teraz mamy możliwość albo iść na wprost, albo iść tutaj. Chodźmy najpierw tu. Tu może być tak, że będzie jedno z wyjść. Tak to nawet wygląda jak jedno z wyjść, tylko ciekawe, które to jest. Albo nie? Doigrałeś się. A tu mamy tych kanalarzy. No? Serio? Pięknie, kolejne listy gończe. Ja nie wiem, czy to nie są już wszystkie listy gończe, wiecie? Niczego tu nie znajdę. Tak, no oni tutaj pilnują wyjazdu. Co tu się... Tam jest chyba aligator na górze. A, bo one są oznaczone, te wyjazdy tutaj, dobra. To możemy sobie spuścić windę. Spoko. I troszeczkę się wyleczyć i pójdziemy dalej. Chociaż nie, ja dalej już nie pójdę. A to ciekawe. Czy ewentualnie dalej musimy innym wejściem spróbować? Ściekowy truteń. Co z tym żaboludziem? On jest na górze? Czy jak? Chyba tak. Ale są za kratą, czyli tak musimy wjechać sobie na górę. No tutaj już obeszłam całe te miejsca. Nie wiem, gdzie wyjdziemy, jak pojadę tą windą. Natomiast udało się wszystkie trzy listy gończe zrobić. To fajnie. To co, podjedziemy, zobaczymy, gdzie wyjdziemy i spróbujemy jeszcze wejść innymi wyjściami. Tak właśnie czułam, że tu pan aligator jest. No, Marvin, weźmiesz, podniesiesz to? No nie podniesiesz mi pochodni. Pochodnia mi się zbugowała. Tu gdzieś te żabu, tych żaboludzi słyszę. I chyba do nich dojdę, wiecie, jak tędy pójdę. Okej, tu jest jakaś druga część tych bagien. Co to jest? Glizda. To nie jest miłe. Nic tu nie ma. Okej. Słyszę żaboludzi. A w którą stronę ja teraz idę? Cześć pan żabo... Fuck. A strzelaj się z tej procy. No. Okej, no i tutaj jest pusta droga. Tej procy to nie potrzebuję. Maczuga żaboludzi. Tutaj jest też zablokowane. Więc idziemy w tę stronę. Ciekawi mnie, którędy wyjdę. Tam jest drugi, ale chyba muszę poczekać, aż do mnie podleci. Widzę, że z nich też nie ma jakoś dużo expa.
Tu widzę, że większość rzeczy jest pozamykana. To ciekawe. A tu? Okej, okay, tutaj gdzieś schodzę. Okej, okay, wiem, gdzie jestem. Wiem, gdzie wyjdziemy. Dokładnie. Wyjdziemy tutaj od strony tego bursztynowego wybrzeża. Dobrze, fajnie. To jeszcze jest jedno wejście do kanałów i to jest od strony na przykład Gildii Araxos. Oni mają wejście. I myślę, gdzie jeszcze jest jedno wejście. Ale wydaje mi się, że od strony Gildii może uda nam się wtedy zbadać tę drugą część. Z tych listów gończych. Co nam jeszcze zostało? Myślę i nie wiem. Musimy sobie otworzyć zaraz te listy gończe i zobaczyć. Bo jeżeli to wszystko z tych listów gończych, no to możemy zająć się na przykład tą świątynią jeszcze dzisiaj. Bo myślę, że byśmy zdążyli. O kurwa! Co to jest? Co to jest? No zwłoki. Ciekawe dlaczego. Też miał mapę kanałów. Kolczasty aligator. Nie mam pytań chyba, wiecie? Ale jakby nam się udało... Co tu chlupie? Co to za kraby? Przepraszam bardzo. Co tu się odpierdziela w tym miejscu? Byłam tu i tu nie było żadnych krabów. W sumie tutaj też możemy się udać pod górę, bo sami zobaczcie, co tutaj jest. Nie byliśmy tam, a warto też się udać. Mamy czarne harpie. Z nich, z tego co pamiętam, też nic nie ma. Niczego tu nie znajdę. Także możemy tutaj też się rozejrzeć w tym miejscu. Jak widzicie, one mi się respią dosłownie na twarzy. Cześć pani czarna harpia. No. Super. Jeszcze jedna. Halo. No obrywaj. Obrywaj, koleżanko. Coś jeszcze tu jest? Nie ma tutaj już niczego. W tym miejscu przynajmniej. A tutaj wyżej jest poletko troli. Tak, dwa małe i jeden duży. Oczywiście damy sobie z nimi na spokojnie radę, bo to tylko takie trolle. Już byliśmy przeklętego trolla, także raczej bez problemów. I dużo rdestu polnego, który się przyda na pewno. I widzę też, że jakiś pierścień tutaj leży. Jest jeszcze jedna jaskinia z trollami, natomiast ona mnie przeraża osobiście, wolałabym tam nie iść. Jak widzicie, tatusiek troszeczkę też nie ma nic do powiedzenia na ten temat. No, sporo tałataństwa tutaj jeszcze zostało. Myślicie, że najpierw striggeruje mi się ten mały troll? Byłoby oj tak, byłoby naprawdę idealnie. Na koniec sobie zostawimy tego dużego. Nie wiem, czy pamiętacie, jak małe trolle stanowiły problem. Już nie ma tego problemu teraz. Tej sytuacji. Okej, okay, no dałam się uderzyć. Marvin, proszę cię, nie chowaj mi broni. I co, został nam duży troll. Tutaj powinno być dużo tego aloesu ziemnego. Nie wiem, czy ja mam przepis na coś z tego ziemnego aloesu. Chciałabym bić trolla, a nie chrząszcza. No, może ten troll niech tutaj lepiej do mnie podejdzie, co?
750 expa. No i pięknie. Tutaj mamy pierścień życia, zębate ziele, eliksir leczniczy, lodowa fala i mamy kolejny szczaw królewski. Ja też muszę sobie narobić kolejnych potów na siłę i sporo ziemnego aloesu. Aż 2 sztuki. Pięknie. Całe poletko w takim razie wyczyszczone. Szybko teraz będziemy biegli do teleportera. I później myślę, że przeniesiemy się teleportem do miasta. Będę chciała wejść do kanału właśnie od tej drugiej strony. Prawdopodobnie. Byłoby to na pewno fajne. Ale też fajnie byłoby odebrać nagrody za te listy gończe. Nie wiem, czy to są wszystkie. Ale na pewno jest ich dużo. Wybierz lokację. Weźmy się do kapliczki Innosa. I zanim pójdę odbierać te nagrody, no to tak jak mówiłam, kanały kanałami. Więc chodźmy teraz od drugiej strony do tych kanałów. Czyli wejdziemy sobie od strony gildii Araxos kupieckiej. Bo oni też mają wejście do kanałów tutaj u siebie. Tutaj gdzieś z tyłu było to wejście. Trzeba było mnie spytać wcześniej. Także spróbuję, tylko nie od tej strony. Są na to duże szanse. Ale od drugiej chyba było. Tutaj gdzieś. A w ogóle, Salazar, ja mam dla ciebie chyba jakieś koło. Ej. Jak le... Nie. Mam... No i pięknie. Parę sztuk złota. Wpadło. I tu jest zejście do kanałów. Także zejdziemy. Może lepiej już od razu z pochodnią zrobić zapis. Nie wiem, od której strony to będzie, ale na pewno po drugiej stronie, tam gdzie nie mogliśmy się dostać. Zresztą odpalimy zaraz mapę i zobaczymy. Ale to jest dalsza część kanałów. Jeszcze chyba wejście pod miastem. Ej. A tak, jesteśmy od drugiej strony, dobra. Kolejna glizda. Oczywiście do niej chyba lepiej będzie strzelać. Niemiłe miejsce, bardzo niemiłe. Kolejna glizda, albo żaboludź. Żaboludzie są od tej strony chyba. Jak to wygląda na mapie? Prosto czy w lewo? Chodźmy najpierw tędy. Cześć pani glizda. Ona brzmi w sumie tak samo jak żaboludź, więc może być tak, że to nawet nie żaboludzie tutaj są, tylko te glizdy. No nie powiem, te kanały są przebrzydłe. Dużo glist. Za dużo. Chociaż widzę, że tutaj jest więcej prześwitów niż po tej drugiej stronie. Okej, tutaj będzie jakieś wyjście. Z tej strony. Wyjście do miasta, dzielnica rzemieślników. Dobra, no nie potrzebujemy wychodzić na razie. Pójdziemy teraz w drugą stronę. Okej, tu są jakieś drzwi. Bez właściwego klucza. My chyba byliśmy po drugiej stronie. Klucz, który prawdopodobnie nam te drzwi właśnie otworzy. Jak najbardziej, byliśmy po drugiej stronie. Czyli jest dobrze. Okej.
Kolejny kolczasty aligator. Ja nie wiem, czy to jest jakiś nowy gatunek? Czy z nich jest jakaś specjalna skóra? Nie. Zwykła. Tam jest jakieś światło. Chyba teraz robimy kółeczko, wydaje mi się. Nie, nie robimy kółeczka. Jesteśmy w innym miejscu niż byliśmy. Ale że też taki kolczasty aligator? No, gdzie mój kryt? Dobra. A jak to na mapie wygląda teraz? Okej, ja sobie weszłam tutaj. Czyli będziemy szli teraz na wprost do kolejnego przejścia. Truteń. Okej, tu jest jeszcze jeden. Okej, nawet dwa. Okej, ten niestety mi wybuchnie przy twarzy. Okej, dosyć zawiłe miejsce. Cześć pan aligator. Kurczę, naprawdę duże są te kanały, trzeba przyznać, ale w sumie to nie jest ani trochę dziwne, no. Jak one są pod miastem, no to nie dziwnego, że są tak wielkie. W końcu miasto jest duże. Kolejne zwłoki niestety. Stary zakrzywiony miecz. Parę mikstur szybkości się tutaj zdobywa. To jest na pewno na jakiś tam plus. Okej, czy ja tutaj już nie... Nie, nie byłam tu. Mamy żaboludzia. Spoko. To gdzie ja zaś idę? Okej, tutaj się wracam. Czy ta kobieta może przestać krzyczeć? Halo? Okej, tu już byliśmy. Nie mylę się. No nie, nie mylę się. To chodźmy z powrotem tędy. Zastanawiam się, czy te krzyki są w konkretnych miejscach, czy są po prostu co jakiś czas. Tu jeszcze mogę przejść. Teraz cię załatwię. Seriously? Aha. Więcej. Okej, nie myślałam, że znajdę tu bandytów jeszcze. Ale ja słyszałam więcej niż jedną broń. No nic dziwnego. Dobra. Okej, tutaj i tak jest chyba ślepa uliczka akurat. Doigrałeś się. Aha, bo jest tu jeszcze więcej, dobra. Marvin, możesz wyciągnąć broń, cholera. Dobra. Wiecie co, wezmę pochodnię, zgaszę ją i się tutaj doskoczy do tego gościa z łukiem. Dobra. Zadomowiło się tej szumowiny tu. I mam nawet jakiś kuferek. Cholera. Prawo. Lewo, lewo, prawo. Prawo, prawo. O, krąg czwarty, tom czwarty. Pierścień maga wody, złoto, akwamaryn i woda święcona. Marvin, nie chciałam, żebyś to otwierał drugi raz. Jakieś zwłoki. Lodowa lanca, ekstrakt many i wywar z niebieskiego bzu. Wait a minute. Tak jak właśnie myślałam, to mak wody. To niedobrze. Okej, czyli tutaj też już wszystko mamy obskrobane w tej części. Znowu tą kobietę słychać. My idziemy... tędy. Raczej...
Powinniśmy iść tu na wprost. Tu mnie jeszcze nie było. Najbardziej tu mnie nie było. Jest kolejna glizda. Cześć pani glizda. Dużo was. Niestety. I tak są mniej szkodliwe niż błotne węże. Okej, tu jest ślepa uliczka. No zgadza się. No a my idziemy teraz tutaj. Kolejny aligator. Chyba ten opancerzony też. Nie wiem jak stoimy z czasem, ale no dzisiejszy odcinek to są całkowicie kanały. Dobra. Mapa. Teraz na wprost czy na lewo? Okej. Okay. Już niedużo nam zostało tych kanałów. Chodźmy najpierw na wprost może. O proszę, tu możemy otworzyć. Nie wiem, czy dobrze właśnie zrobiłam, nie? Czy to nie, właśnie nie połączyliśmy sobie kanałów ze sobą? Tak, dokładnie. Tamtędy możemy wyjść. Ale to za moment. Bo już całe kanały mamy z głowy. A tutaj? Aha, no tutaj możemy sobie zbadać ten korytarz, ale raczej tu nic nie ma. Tutaj jest ta pochodnia, coś tu była. No dobrze. A tu byłam? Tak, no drzwi sobie otworzyłam, więc byłam. Czyli co, całe kanały chyba obeszliśmy. Jeszcze się tutaj cofnę. Wiecie, nie chciałabym jakiegoś expa zostawić, ale chyba raczej to już wszystko. A tu? No tutaj możemy się jeszcze przejść w tę stronę, no właśnie. Pan Truteń. Tam jeszcze jakiś żaboluć. Ble. One są cudowne po prostu. Nie wiem, czy to ten z procą. Tak. Jak widzicie, tutaj możemy wszędzie teraz te przejścia pootwierać. Chociaż tutaj od strony... Ej, tego nie mogę. A, bo jest za wolny kołowrót. No dobrze. Znaczy się niedobrze, nie? Czyli tędy nie wyjdziemy. Tą procę to zostawię. Tu jeszcze możemy pognać, ale tutaj też po drugiej stronie zapewne byliśmy. To co, wychodzimy już. Raczej całość mamy tutaj już obskrobaną. Pójdziemy poodbierać wszystkie te nagrody za listy gończe. Okej, okay, i tędy powinniśmy móc wyjść. Tym głównym wejściem. Może jeszcze tutaj coś będzie przy tym wyjściu. A tu? Tu możemy sobie wyjechać. Ach tak, no oczywiście. To co, chyba znowu wyjdziemy... Okej, tu się drzwi wszystkie pozamykały znowu. Ale tędy bym wolała chyba nie wychodzić. Wolę wyjść sobie od strony miasta, także się cofniemy do najbliższego wyjścia. Bo potrzebujemy udać się do Gildii Kupieckiej oraz do Oktawa, czyli do Straży Miejskiej, żeby odebrać nagrody. Tu też jest zamknięte, tak. To się wszystko oczywiście zgadza. A to mogłam sobie w sumie wyjechać na górę. Ale oczywiście zgubiłam to miejsce, gdzie się wyjeżdża, także brawo ja.
Do góry, nie, na dół. I teraz tutaj w lewo. Teraz gdzie? Na dół możemy. I do samego końca i powinniśmy znaleźć wyjście stąd. Wyjście od strony miasta na targowisko. Może być. Super, czyli całe kanały ogarnięte w jeden odcinek. Co prawda, dosyć długo tutaj musieliśmy spędzić czasu, ale aż 3 listy gończe. Wydaje mi się, że to są wszystkie listy gończe. Te hieny cmentarne mi się zbagowały, ewidentnie. Bo powinnam móc wykończyć tych ludzi. A jednak dalej się pojawiają. Natomiast to jest chyba jedyny taki błąd, który się pojawił. A reszta listów gończych jest chyba wykonana przeze mnie. W ogóle zauważcie, że nie było żadnego listu gończego w okolicy Wilczego Leża. Żadnego. W tamtych okolicach nie było. To dosyć ciekawa sprawa. Okej, tutaj było też wejście do kanałów, to ciekawe. I dobra, jesteśmy tutaj akurat niedaleko tego. Chociaż nie. To nie wiedziałam, że tutaj też było wejście, ale spoczko. To co, odbierzemy nagrody. Będzie tego dużo. Dużo expa, dużo wszystkiego. Ja myślę, że się nauczymy łucznictwa, wiecie? Bo wtedy będę mogła sobie zrobić kuszę. Chociaż aktualnie nie widziałam za bardzo żadnego takiego jakiegoś konkretnego, wiecie, czegoś do nauczenia się. Schematu. No ale dobrze, prześpimy się do rana, bo wtedy będziemy mieli pewność, że wszyscy są na swoich miejscach. Najbardziej oczywiście chodzi nam o na przykład Garrosa i tak dalej, bo nie trzeba będzie tam do nich biegać, tylko oni będą już u siebie. To będzie akurat spoko. Także akurat mamy cały odcinek z głowy. Nie zostało nam dużo dodatkowych rzeczy, chociaż no i tak dużo. Musimy opłynąć te wszystkie wysepki. Chcę odebrać nagrodę. Chore szczury. Niedźwiedź albinos. Lodowe wilki. Krwiożerca. I tuścioch. Super. Naprawdę dużo pieniędzy, dużo wszystkiego. Myślę, na co przeznaczyć punkty nauki teraz. No, jedyne co mi przychodzi to ucznictwo do głowy, bo kowalstwo już umiemy. Na fulla. Ewentualnie broń jednoręczną moglibyśmy sobie jeszcze więcej dać. Muszę też eliksir siły zrobić, więc myślę, że podejdziemy sobie do mojego domu na Starym Mieście i tam sobie też zrobimy jakieś eliksirki. No, sporo tych listów gończych. Co prawda więcej teraz było zwierząt niż przestępców. Chociaż i tak sporo tego wszystkiego się nazbierało. Okej, to przejdźmy sobie na Stare Miasto do mojego domu. Bo tam mam stół alchemiczny, więc będziemy mogli sobie zrobić to, co należy. No i akurat, będzie fajnie. Naprawdę miło. Tylko nie tędy. Czasem się jeszcze gubię w tym mieście, niestety, ale to powinno minąć za jakiś czas. Jesteśmy koło Austerii. W ogóle zauważyłam, że te wina od Ernesto niektóre dają nam statystyki. To mogło być ciekawe. Mam też prywatnego gońca teraz pod domem. Poza odcinkiem sobie wyposażyłam mieszkanie, urządziłam, więc możecie sobie zerknąć tak połowicznie. Jeszcze wam pokażę tutaj sypialnię Marwina. Tak, fajnie. I no, wiadomo, warsztat. No to wiadomo. Mamy stół alchemiczny, więc zrobimy sobie tyle, ile mogę mikstur trwałych, czyli eliksiru. Wait a second, przecież ja miałam smoczy korzeń. Chyba, że ja zostawiłam smoczy korzeń w tym, w kuferku, bo pamiętam, że nie chciałam nosić przedmiotów, które są mi zbędne w momencie, gdy wiecie, jestem poza miejscem zamieszkania. I tak faktycznie tutaj mam smocze korzenie wszystkie. Nie wiem, czy coś więcej mi się chwilowo przyda, raczej nie. Także przede wszystkim smocze korzenie. Stół alchemiczny. Trwałe.
Mamy. W ogóle widzę, że wschodnich fiołków nie mam wcale. Musiałam czegoś w takim razie zużyć. I korzenie leczniczych. A nie, przecież mam to wszystko pochowane, no tak. Eliksir siły. Robimy... A, widzicie, nie mam menzurek. Plus te moje korzonki w kuferku też trzeba będzie wyjąć. A menzurki chyba muszę kupić ogólnie u jakiegoś alchemika. Natomiast wiem, że mogę zrobić parę mikstur siły i bym tak zrobiła. Dobra, nie chcę sobie ogarniać tego manekina. Chcę kufer. Szczaw królewski. Mam aż 4 szczawie. Ten aloes też mam. Jeszcze chwilę. Nie mam tutaj na pewno menzurek w tym kufrze, no nie? Raczej nie mam. Nie mam menzurek. Kto mi sprzeda jakieś menzurki? Nie wiem, czy Ernesto będzie miał. Raczej nie. Ale może warto zapytać, czy ma... Cześć, Ernesto. Nie masz niestety nic takiego. Tak, sprzedam mu ten eliksir ogólnie. Jak widzicie, on tutaj ma różne wina, które dają nam różne premie. Tutaj jest na przykład z premią do siły. Dobra, menzurki. Potrzebuję jakiegoś alchemika. W takim razie... No to do Herschlinka musimy się udać chyba. No i w takim razie chyba przyrządzę sobie jednak nie w domu te mikstury, tylko u niego w pracowni. Ale to i tak lepsze niż nic. W kolejnym odcinku, tak jak mówiłam, takim bonusowym kolejnym, który będzie się pojawiał prawdopodobnie w jakiś weekend, no to zajmiemy się prawdopodobnie tymi wysepkami i tą świątynią. Nie chciałabym tego raczej na odcinku robić, tam bym się wolała bardziej skupić na fabule już teraz i na zadaniach pobocznych. Więc tak myślę, że zrobimy. Czekaj! Mam sprawę! Tak? Mój mąż uważa, że zupa mi się nie udała. Może ty mi powiesz, czy faktycznie nie jest smaczna? Spróbuję twojej zupy. Doskonale! Proszę, zjedz i powiedz, co o tym myślisz. Nieudana zupa z kapustą. No skoro jest podpisana nieudana, to znaczy ci się... nie wiem... Ta. Na Innosa? Mój mąż miał rację. Ta zupa jest niejadalna. Doprawdy? Serio? Chodzi na to, że kiepska ze mnie kucharka. W takim razie ten przepis mi się nie przyda. Możesz go zabrać ze sobą. Może tobie uda się zrobić tę zupę. Dzięki. Zupa korzenna z kapustą. Już znam ten przepis na 100%. Dobra, potrzebne mi są menzurki. Więc kupmy menzurki. Cześć, Herschlink. Pokaż mi towary. O, widzę, że masz też eliksir siły. Ale mnie twoje menzurki interesują. Nie wiem, czy on ma gdzieś drugi stół alchemiczny? Chyba na dole. Tak. To zróbmy sobie mikstur siły tyle, ile mogę. Mikstury siły... Nie, Boże, trwałe. I siły. I wszystkie 5. Skoro mamy szczawie, to z nich korzystajmy. I wypijemy sobie teraz jednym duszkiem wszystko. Mam aż 7 mikstur siły. To zanim wypijemy, to jeszcze statystyki zobaczymy nasze, aktualne. Mam 150 siły, Matko Boska. No ale wiecie, smocze korzenie są od tego, no nie? Także robimy masę. Pięknie. Po tej całej akcji mamy siły 171 i 47 punktów nauki. Wiecie co? Chodźmy do Fridy nauczyć się łuczarstwa jeszcze teraz. Niech to będzie... Wiecie, te bonusowe odcinki to niby takie bonusowe, ale tak naprawdę to one się odnoszą dosyć solidnie do tego, co robimy, więc mogę sobie pozwolić na takie rzeczy. Frida, naucz mnie. W ogóle możemy jej powiedzieć, że Alan nie żyje. Alan nie żyje. Co takiego? Jesteś pewien? Bardzo mi przykro. Widziałem jego zwłoki w lesie. Co za tragedia. Szkoda chłopaka. Już nie znajdę
tak sumiennego myśliwego jak on. Słuchajcie, słuchajcie, tak. Naucz mnie podstawowych technik łuczarskich. Kiedy zaczynasz pracę nad łukiem czy kuszą, musisz uważnie przyjrzeć się materiałom, które wykorzystujesz. Drewno musi być giętkie, ale i wytrzymałe, co najlepiej sprawdzać na bieżąco podczas pracy. Najlepiej, gdyby się sam podszkolił się w strzelectwie. Wtedy będziesz mógł umiejętnie sprawdzać, na ile wytwarzana przez ciebie broń jest coś warta. Mhm, drugi poziom. Naucz mnie lepszych technik łuczarskich. Mówi ci coś określenie kompozytowy? Jeśli nie, to najwyższa pora się nim zainteresować. Chodzi o łączenie ze sobą kilku materiałów, by uzyskać optymalną giętkość oraz wytrzymałość łęczyska. Naprawdę wysokiej klasy broń powstaje dzięki wykorzystaniu w procesie twórczym nie tylko drewna, ale też rogów czy pazurów zwierzęcych. Naucz się je oprawiać, a twoje dzieła nabiorą na jakości. Mhm. Naucz mnie mistrzowskich technik łuczarskich. Mistrz łuczarski różni się od adeptów tylko jednym. Nigdy nie stosuje półśrodków. Nie podoba ci się majdan? Zacznij pracę od nowa. Ramiona źle się wyginają? Zacznij pracę od nowa. W przypadku niskiej lub średniej jakości broni mogłeś dopuszczać drobne niedoskonałości. Mało wprawny strzelec i takich nie zauważy. Teraz będziesz wytwarzał broń dla ludzi, którzy zauważą wszystko. Zanim więc cokolwiek mi przyniesiesz, uważnie sprawdź, czy spełnia wszystkie wymogi. Nie zapłacę ci, jeśli znajdę chociaż drobną skazę. To właśnie one decydują nieraz o życiu i śmierci. Mhm. Oczywiście nauczyłam się łuczarstwa, ponieważ po pierwsze nie mam na co wydawać punktów nauki, a po drugie może to być nasze dodatkowe źródło zarobku. Jak widzicie, tylko w zbieraniu trofeów nie jesteśmy mistrzami. Pozyskiwanie zasobów też nie mam jeszcze 100%, ale to dobijemy raczej. No i co, tak naprawdę zostało nam teraz punkty ewentualnie wydawać w kusze, żeby mieć 60% na przykład. I w broń jednoręczną, żeby mieć 100%. Także to jest wszystko. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja już wam dziękuję za ten materiał w kolejnym bonusowym odcinku, czyli nie kolejnym ogólnie. Myślę, że będziemy się zajmować wysepkami. W kolejnym odcinku, takim typowym już, nie licząc tych bonusów, myślę, że wrócimy do okolic Vardal i tam będziemy jeszcze expić też w okolicy, żeby to miejsce zbadać w 100%. I później, no, mamy to zadanie jeszcze z tym, jak to się nazywa, nie zaznasz spokoju, no właśnie, plus musimy odnaleźć oczywiście Jorna. Także trochę tego jeszcze przed nami jest. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się i cześć!